Girolamo Cardano, włoski matematyk, astrolog i lekarz epoki renesansu, również badał równania kwadratowe. W oparciu o tę wiedzę wraz ze swoim asystentem odkrył sposób na rozwiązywanie równań trzeciego i czwartego stopnia. W tym filmie nauczymy się rozwiązywać równania kwadratowe z użyciem wzorów na pierwiastki. Wzory wyprowadziliśmy w poprzednim filmie. Przypomnijmy je sobie. Jeżeli mamy równanie kwadratowe zapisane w postaci ogólnej ax 2 dodać bx dodać c równa się 0 to zaczynamy od obliczenia delty. Jej wzór powinien już ci być znany. Delta to b kwadrat odjąć 4 razy a razy c. Jeżeli delta jest większa od zera, to równanie ma dwa rozwiązania. Jeżeli delta to 0, to równanie ma jedno rozwiązanie, a jeżeli delta jest mniejsza od zera, to równanie nie ma rozwiązań. Tutaj, dla przypomnienia, wzory na pierwiastki, czyli rozwiązania równania kwadratowego. Zauważ, że gdy delta jest większa od zera, to równanie ma dwa pierwiastki, które różnią się między sobą tylko znakiem przed pierwiastkiem z delty. Zacznijmy od rozwiązania takiego równania. 2x kwadrat odjąć 3x dodać 1 równa się 0. Najpierw wypisujemy współczynniki. a to 2b to minus 3, a c to 1. Teraz liczymy deltę, aby sprawdzić, czy to równanie w ogóle ma jakieś rozwiązania. Delta to minus 3 w nawiasie do kwadratu odjąć 4 razy 2 razy 1, czyli 9 odjąć 8, a to daje nam 1. Widzimy, że delta jest dodatnia, więc nasze równanie ma dwa rozwiązania. Pierwiastek z delty to w naszym przypadku również 1. Otrzymujemy 3 odjąć pierwiastek z delty, czyli 1 podzielić przez 2a, czyli przez 4. 2 podzielić przez 4 to 1 druga. To jest pierwsze rozwiązanie naszego równania. Drugie spróbuj obliczyć samodzielnie. Podstawiamy. 3 dodać 1, podzielić przez 4, co daje 4 czwarte, czyli 1. To równanie kwadratowe ma dwa rozwiązania. 1, drugą oraz 1. Drugi przykład. x kwadrat odjąć 5x dodać 10 równa się 0. Zrób samodzielnie. Zaczynamy od wypisania współczynników. a to 1, b to minus 5, a c to 10. Co teraz? Liczymy deltę. Minus 5 w nawiasie do kwadratu odjąć 4 razy 10 to 25 odjąć 40, czyli minus 15. Delta wyszła ujemna. Co to znaczy? Że równanie nie ma żadnego rozwiązania. Czyli na tym kończymy. Zapamiętaj to. Jeśli delta jest mniejsza od zera, to równanie kwadratowe nie ma żadnych rozwiązań. Teraz zmierz się z takim równaniem x do kwadratu odjąć 2 pierwiastki z 2 razy x dodać 2 równa się 0. Wypisujemy współczynniki. a to 1, b to minus 2 pierwiastki z 2, a c to 2. delta wynosi w nawiasie minus 2 pierwiastki z 2 do kwadratu odjąć 4 razy 1 razy 2. Otrzymujemy 8 odjąć 8, co daje nam 0. Co się dzieje, jeżeli delta wynosi 0? Równanie ma jedno rozwiązanie. Minus b podzielić przez 2a, czyli dwa pierwiastki z dwóch podzielić przez 2, co daje nam pierwiastek z dwóch. Gdyby o tym zapomnieć i podstawić współczynniki do wzorów na x1 i x2, nic by się nie stało. Po prostu dwukrotnie obliczylibyśmy to samo rozwiązanie. Kolejny przykład wygląda tak. 6x dodać 7 równa się x kwadrat. Spróbuj rozwiązać to równanie samodzielnie. Od czego zaczynamy? W przypadku równań kwadratowych zaczynamy od przerzucenia wszystkich elementów na jedną stronę, a po drugiej zostawiamy 0. W naszym równaniu przerzucamy x do kwadratu na lewą stronę ze zmienionym znakiem, otrzymując 6x dodać 7 odjąć x do kwadratu równa się 0. Teraz uporządkujmy wyrazy od tych z najwyższą potęgą przy x do tych z najniższą. Otrzymujemy minus x do kwadratu, dodać 6x, dodać 7 i to równa się 0. Teraz na pewno nie pomylimy się przy wypisywaniu współczynników. Zobacz. A to minus 1, b to 6, a c to 7. Delta to 6 do kwadratu, odjąć 4 razy minus 1 razy 7, co daje 36 dodać 28, czyli 64. Jest to liczba dodatnia, więc równanie ma dwa rozwiązania. Liczymy jeszcze pierwiastek z delty. Wynosi 8. Jesteśmy gotowi do obliczenia pierwiastków. x1 to minus 6 odjąć 8 podzielić przez minus 2, czyli minus 14 podzielić przez minus 2, co daje 7. Natomiast x2 to minus 6 dodać 8 podzielić przez minus 2, czyli 2 podzielić przez minus 2, co daje minus 1. Rozwiązaniami tego równania są liczby 7 oraz minus 1. Ten przykład jest także dla Ciebie do samodzielnego rozwiązania. Dwa razy w nawiasie 5 odjąć x kwadrat zamykamy nawias równa się 4x. Zaczynamy od zrobienia porządku w równaniu mnożąc nawias przez 2 otrzymując 10 odjąć 2x do kwadratu równa się 4x. Teraz wszystkie wyrazy przenosimy na jedną stronę, otrzymując 10 odjąć 2x kwadrat odjąć 4x równa się 0. Na koniec porządkujemy wyrazy otrzymując minus 2x kwadrat odjąć 4x dodać 10 równa się 0. Moglibyśmy już przejść do wypisywania współczynników i obliczenia delty. Można jednak zauważyć, że wszystkie współczynniki naszego równania są liczbami parzystymi. Zanim zaczniemy rozwiązywać to równanie, warto zatem podzielić jego obie strony przez 2, otrzymując minus x kwadrat, odjąć 2x, dodać 5 równa się 0. Dzięki temu będziemy działali na mniejszych liczbach, czyli będzie nam wygodniej liczyć. Wypiszmy współczynniki A to minus 1, B to minus 2, a C to 5, więc delta to minus 2 w nawiasie. Do kwadratu Odjąć 4 razy minus 1 razy 5, czyli 4 dodać 20, co daje 24. Skoro delta jest dodatnia, to równanie ma dwa rozwiązania. Co teraz? Potrzebujemy pierwiastka z delty. W tym przykładzie delta, co prawda, nie jest kwadratem żadnej liczby naturalnej, ale to nie problem. Po prostu zapisujemy, że pierwiastek z delty to pierwiastek z 24. Po wyłączeniu czynnika przed znak pierwiastka otrzymujemy 2 pierwiastki z 6. Przechodzimy do obliczeń. x1 to 2 odjąć 2 pierwiastki z 6 podzielić przez minus 2. Ten ułamek możemy rozpisać jako różnicę dwóch ułamków, otrzymując 2 podzielić przez minus 2, odjąć 2 pierwiastki z 6 podzielić przez minus 2. Po skróceniu otrzymujemy minus 1 dodać pierwiastek z 6. Drugie rozwiązanie będzie różniło się tylko znakiem przed pierwiastkiem z 6. x2 to minus 1 odjąć pierwiastek z 6. gotowe. Rozwiązaliśmy to równanie. Na deser mam dla Ciebie jeszcze jedno, trochę ciekawsze równanie. x do potęgi czwartej odjąć 4x kwadrat odjąć 5 równa się 0. Możesz się zastanawiać, co równanie z czwartą potęgą robi w filmie o rozwiązywaniu równań kwadratowych, ale wystarczy zauważyć, że nasze x występują tylko w drugiej lub w czwartej potędze. Moglibyśmy zatem zapisać nasze równanie jako x do kwadratu w nawiasie do kwadratu odjąć 4x kwadrat odjąć 5 równa się 0. A potem wprowadzić sobie pomocniczą literkę t, która będzie równa xowi do kwadratu. Spróbuj teraz samodzielnie tak przerobić to równanie, żeby zamiast niewiadomej x występowało tutaj tylko t. x do potęgi czwartej to to samo co x do kwadratu w nawiasie. Do kwadratu, czyli t do kwadratu. Minus 4x do kwadratu to minus 4t. Otrzymujemy równanie kwadratowe z niewiadomą t. t do kwadratu odjąć 4t, odjąć 5 równa się 0. Nie ma znaczenia, jak nazwiemy niewiadomą. Równanie rozwiązuje się tak samo. Zrób to samodzielnie. a to 1, b to minus 4, a c to minus 5, więc delta to 16, odjąć 4 razy 1 razy minus 5 czyli 16 dodać 20, co daje 36. To znaczy, że równanie z niewiadomą t ma dwa rozwiązania. Pierwiastek z delty to 6, więc t1 to 4 odjąć 6 podzielić przez 2, czyli minus 1, a t2 to 4 dodać 6 podzielić przez 2, czyli 5. Czy to koniec naszego zadania? Nie, bo chcemy znać wartość x, a nie t. Musimy się zastanowić, ile wynosi x, jeśli t to 5. Skoro t to x do kwadratu, to istnieją dwie liczby, które podniesione do kwadratu dają 5: pierwiastek z 5 i minus pierwiastek z 5. A co z drugim t? Czy istnieje liczba, która podniesiona do kwadratu da minus 1? Nie, to jest równanie sprzeczne. Ostatecznie, nasz przykład ma tylko dwa rozwiązania. Pierwiastek z 5 i minus pierwiastek z 5. To wszystkie przykłady, które przygotowałem dla Ciebie w tej lekcji. Gratulacje! Jak rozwiązywać równania kwadratowe przy wykorzystaniu wzorów na pierwiastki? Najpierw porządkujemy równanie, doprowadzając je do postaci 0 równa się ax kwadrat dodać bx dodać c. Następnie liczymy deltę. Jeżeli delta jest ujemna, to stwierdzamy, że równanie nie ma rozwiązań. Jeżeli delta to 0, to równanie ma jedno rozwiązanie, które liczymy ze wzoru minus b podzielić przez 2a. Jeżeli delta jest większa od zera, to równanie ma dwa rozwiązania, które liczymy ze wzorów. Minus b odjąć pierwiastek z delty podzielić przez 2a oraz minus b dodać pierwiastek z delty podzielić przez 2a. Równania kwadratowe i postać iloczynowa to zagadnienia, które występują prawie na każdym egzaminie maturalnym. Warto je poznać, oglądając lekcje znajdujące się w tym dziale. Wszystkie działy znajdziesz na naszej stronie internetowej pistacja.tv.